Witajcie w krótkim odcinku z cyklu Kronika Kryminalna. Szczerze mówiąc, troszkę nie mogłem się powstrzymać. Nie chciałbym przesadnie zaśmiecać tego kanału treściami okołopolitycznymi, ale w tym przypadku jestem wręcz mentalnie do tego zmuszony. Na wstępie chciałem powiedzieć, że po więcej tego typu treści odsyłam na mój drugi kanał, gdzie szykuję taki spory materiał na temat przekrętów i różnych malwersacji finansowych, jakie poprzednia władza dopuszczała się na terenie naszego kraju. A ten odcinek puszczam tutaj dlatego, że pan Daniel Wszystko Mogę Obajtek dostał na dzisiaj, znaczy dostał, no właśnie, został wezwany do prokuratury. Teraz pytanie, czy dostał wezwanie? No bo pan Daniel Obajtek, jeżeli jeszcze nie wiecie, to wam powiem, że od jakiegoś czasu się ukrywa. To znaczy, nikt za bardzo nie wie, gdzie on przebywa, na terenie której z nieruchomości licznych, jakie posiada. Ale wszystko wskazuje na to, że dużo podróżuje i kręci się pomiędzy Słowacją, Węgrami a Austrią, gdzie jakieś większe spotkania organizuje w Wiedniu. No stać go na to, może się nawet spokojnie poruszać prywatnym samolotem, takim właśnie samolotem, o jakim wspominał pan Andrzej Sebastian Duda na jednym z swoich słynnych wystąpień w Koninie. No ale abstrahując od pana prezydenta, jeśli chodzi o Daniela Obajtka, no ten człowiek ma bardzo dużo za uszami i dużo wskazuje na to, że być może będą skierowane przeciwko niemu zarzuty. Znaczy prokuratura postawi mu konkretne zarzuty, a w ślad za tym może wydać nakaz aresztowania, tymczasowego aresztowania, w celu zapobiegania ewentualnemu mataczeniu, zacieraniu dowodów, no i krótko mówiąc konfabulacji w śledztwie. A co za uszami ma pan Daniel Obajtek? No niestety bardzo dużo, bo pan Daniel Wszystko Mogę Obajtek w pewnym momencie uznał, że naprawdę wszystko może. Odkleił się całkowicie od rzeczywistości i prawdopodobnie uwierzył w to, że Prawo i Sprawiedliwość będzie dzierżyło władzę w naszym kraju do końca świata i o jeden dzień dłużej i że będzie on całkowicie bezpieczny i kryty. Z tego co mi wiadomo, to blady strach padł na różnych przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości po wyborach, ponieważ nie spodziewali się oni takiego wyniku, bo nie wiem czy wiecie, ale tak od strony formalnej to PiS te wybory de facto wygrał, czy wygrało. Natomiast rozkład głosów w parlamencie jest jaki jest i PiS nie bardzo mogło podskoczyć, ale jeszcze raz odsyłam do mojego drugiego kanału, gdzie tam sobie pozwolę na nieco więcej politycznej analizy w tym temacie, a tutaj jeszcze kilka słów na temat tego, co może grozić Danielowi O, bo prawdopodobnie niedługo tak będziemy o nim mówić. Grożą mu zarzuty z trzech spraw, które toczą się przeciwko niemu, to znaczy śledztwa się toczą przeciwko niemu, nie zostały mu jeszcze postawione zarzuty, ale to jest, mam wrażenie, tylko kwestia krótkiego czasu, dlatego że pierwsza sprawa to jest kwestia bardzo niekorzystnej transakcji, jaką zawarł Orlen ze spółką Saudi Aramco. Chodziło oczywiście o sprzedaż rafinerii Lotos, zdecydowanie poniżej jakichkolwiek cen. Więc to są zarzuty z tytułu działania na szkodę spółki. Drugi poważny problem Daniela Obajtka to jest słynna sprawa zaniżania cen paliwa, co miało miejsce pod koniec ubiegłego roku przed wyborami, czyli paliwo było sprzedawane generalnie poniżej kosztów produkcji, co też jest działaniem na szkodę spółki. No a trzecia i chyba najpoważniejsza sprawa to jest kwestia powołania do życia spółki córki w Szwajcarii, której prezesem został pochodzący z Bahrajnu Samer A. I tutaj Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ostrzegała przed zatrudnieniem tego człowieka, który najprawdopodobniej jest dosyć mocno powiązany z tak zwanym arabskim ekstremizmem i różnego rodzaju organizacjami terrorystycznymi. On został prezesem spółki, a następnie wyprowadził z Orlenu prawie, czy nieco ponad 1,5 miliarda złotych.
przelewając te środki jako zaliczkę na zakup produktów ropopochodnych człowiekowi z kolei pochodzącemu z Dubaju. No te pieniądze, krótko mówiąc, wsiąknęły i nie wiadomo, co się z nimi stało. W związku z tym tak poważne zarzuty mogą powodować, że zostanie skierowany wniosek o tymczasowe aresztowanie Daniela Obajtka, a jeżeli nie stawi się dzisiaj, a prawdopodobnie się nie stawi dzisiaj na spotkanie w prokuraturze, no to bardzo możliwe, że po prostu będzie ścigany listem gończym. Daniel Obajtek póki co udaje wariata i udaje, że go nigdzie nie ma, że jest nieuchwytny i że no niestety nie może się stawić na przykład na przesłuchanie przed komisją śledczą, co akurat w jego przypadku jest najmniejszym problemem, ponieważ twierdzi, że wezwanie nie zostało mu skutecznie dostarczone. No i teraz pytanie, z kogo Daniel Obajtek robi wariata, czy z wszystkich Polaków, czy z siebie? No bo jeżeli w domenie publicznej, w mediach krąży od dłuższego czasu informacja o tym, że ma zostać wezwany na przesłuchanie, on twierdzi, że nie został skutecznie wezwany, bo nie została mu dostarczona korespondencja pocztą poleconą, no to jest to wyjątkowo słabe, moim zdaniem. Ale chodzi o to, że Daniel Obajtek ma naprawdę dużo za uszami, dużo do ukrycia i po prostu zwyczajnie przesadził. Istnieje taki pogląd, moim zdaniem nie do końca prawdziwy, że wszyscy politycy kradną, tylko że niektórzy robią to w białych rękawiczkach, a Daniel Obajtek nie dość, że nie kradł w białych rękawiczkach, to jeszcze robił to widłami, dosłownie grabiami i taczką woził pieniądze. On robił takie przekręty, o których naprawdę świat jeszcze nie słyszał. Warto tutaj dodać, że na Danielu Obajtku ciążą jeszcze zarzuty z czasów, kiedy był wójtem Pcimia, ponieważ on, będąc wójtem Pcimia, jednocześnie zarządzał spółką prawa handlowego, co jest już jakby samo z siebie nielegalne, a dodatkowo jeszcze wcześniej Daniel Obajtek wyprowadzał pieniądze ze spółki, w której pracował, i żeby było jeszcze śmieszniej, to była spółka kogoś z jego rodziny. To już nie wchodźmy w te koligacje i powiązania rodzinne, bo to nie o to chodzi, ale on był zatrudniony w spółce, gdzie wystawiał lewe faktury, wyciągał grube pieniądze i uwierzcie mi, że w swojej najbliższej wiosce, czy w Pcimiu i w okolicach, no nie jest to gość przesadnie lubiany, co nie zmienia faktu, że jest tak zwaną jedynką na listach do Europarlamentu. Wystarczy wejść na jakieś internetowe strony informacyjne z tamtych rejonów Polski i twarz Daniela Obajtka będzie nas straszyć z billboardów i z banerów, jakie się tam będą wyświetlały. No i prawdopodobnie, przepraszam za to określenie, ciemny lud wybierze Daniela Obajtka, no bo ludzie pójdą zagłosować i dostanie się do Europarlamentu i prawdopodobnie Daniel Obajtek uważa, że będzie to dla niego bezpieczna kryjówka, ponieważ zostanie objęty immunitetem europosła. Natomiast oczywiście immunitet można uchylić, czego najlepszym przykładem swego czasu była Beata Kempa i Patryk Jaki, którym zostały immunitety odebrane. I tak samo Danielowi Obajtkowi również immunitet może zostać odebrany, o ile nie stanie się tak, że nie dostanie immunitetu, ponieważ zostanie wcześniej aresztowany. Bardzo możliwe, że tak się stanie, więc bardzo możliwe, że niebawem będziemy świadkami spektakularnego aresztowania Daniela O. Dziękuję Wam za ten krótki materiał. Odsyłam do drugiego kanału, gdzie szykuję dłuższy materiał na ten temat. Możecie sobie tam kliknąć, zasubskrybować, to wtedy dostaniecie informację o tym, że coś tam się nowego pojawiło. A tymczasem dzięki wielkie i do następnego odcinka, który szykuję na dzisiejszy wieczór.